Dzień dobry, kochani. Therapeutic Mama tutaj i zobaczcie, co ja zrobiłam dla nas dzisiaj. O matko. O, no, tam nie. Mamy wyciszone kuchni. Dlaczego? Bo dzisiaj będziemy dużo i długo działać, bo mamy pracę w kuchni. Wy i ja. Therapeutic Mama i może nie, jak on się obudzi. Ale najpierw idę umyć włosy. Chcieliście wiedzieć, nie wiem dlaczego, ale chcieliście wiedzieć, jak ja umyję włosy. Więc myślałam, że zrobię dla was film o tym, tylko nie na vlog, bo to będzie długo i będzie cały vlog, więc bez sensu. Możecie za chwilę zobaczyć wideo osobno, jak umyję włosy. I w ten sposób wypukam włosy. Mam czyste włosy! Zaczynamy, kochani, w kuchni nasze. Ty, idź się pobawić, dobra? O, idziesz się pobawić! Stoisz, łopaku! Yay! Mam nadzieję, że moje włosy zaraz wysuszę. I idźcie, oglądajcie nasz vlog o umycie włosy. Bo, no nie wiem. Jak nie chcesz, no to nie. Dzisiaj mamy ciasteczka bananowe. Mam dużo banany tutaj. Syrop konowy będzie nam potrzebny. Ojoj, mam ziemniany. Będzie nam potrzebny. Ej, poczekaj. Nie to. Tylko to. O, mam nadzieję, że to wystarczy. No najlepiej, żeby patrzeć w spiwarnię wcześniej, żebyś nie... żebyś miała wszystkie składniki. Trudno. Mam nadzieję, że to będzie wystarczające wirki kokosowe. Sól z Grecji. Okej, zaczynamy. Mamy wszystko mniej więcej tutaj. Pokażę wam. Wszystkie składniki, co potrzebujemy. Ziemniany, wirki kokosowe, moczone rodzynki. I wszystko tutaj jest mniej więcej eko. Oprócz to. Słuchajcie, kochani. To jest mleko kokosowe, które ma 82 mleko kokosowe, woda, stabilizatory, guma celulozowa, monodigliceridy, kwasu tłustego, substancje zgęszczonego, guma ksansowa. No, to nie jest najlepsze. Mogły być czyste mleko kokosowe, ale słuchajcie, kochani, powiem wam tak, nie bądźmy świre, bo ja kiedyś tam byłam taki świr cały czas, wszystko musiało być ekologiczne, o matko, i to nawet nie doczekam, jak nie jest ekologiczne, zwariujesz, zwariowałam, przez chwilę zwariowałam, teraz mniej zwariuję, bo po co? Po co mam zwariować, jak mogę być normalna? I jak nie jest eko, ja daję moje serca i wyczyszczę te nieekologiczne. Oddycham, dotykam i mówię, jesteś dobry. I moje miłości wyczyści to, tak? Więc jak jedźcie coś o Therapeutic Mama, możecie być zgwarantowane, że może nie będzie 100% eko, ale będzie dużo miłości. Dla was. Ziemniany. Ile? Nie wiem. Zblendujemy. To bardzo ładnie pachnie. Ziemniany, jak macie mielone ziemniany w domu, możecie to używać. To jest już wytlenione, dotlenione, ale dobra, używamy co mamy. Ja lubię świeże zblendować moje ziemniany, bo wiem, że jest no żywsze, najżywsze, terapeutyczne. Blendujecie swoje, dwa szklanki, robi się trzy. Okej, jeszcze trzy szklanki dodajemy. I to jest nasza mąka. Zrobiliśmy razem mąkę. Macie wasze notatki, więc to jest już 6 szklanki zblendowane, mielone, ziemniane. Weźcie notatki, bo nie czekam na was. Tak mamy.
6 szklanek, tak wygląda. Teraz zblendujemy wiórki kokosowe. Musisz uważać na wiórki kokosowe, bo bardzo szybko się robi masło kokosowe, to się nazywa, bo to jest bardzo tłuste. Jak za dużo blendujecie, to będziecie mieli masło zamiast mąka. Było nam dokładnie wystarczające. 6 szklanek jedno i 6 szklanek drugie. Teraz odsadzam moje rodzynki i dodaję rodzynki. I teraz zrobię, blenduję swoje banany. Sos to nasz ciasteczka. Teraz mieszam dla was. Ładnie wygląda? Okej. Różnice między normalne, dobre ciasteczka bananowe i therapeutic mama. O. Ciasteczko bananowe jest to. Robię herbatę. To jest terapeutyczne. Tutaj zamiast normalnej, zwykłej, ciepłej wody, tutaj mam właściwości naszej herbaty, naszej żoły. Dzisiaj używałam pokrzywa, skrzyp i listy ze stevią. I to będzie troszeczkę słodkie. I pokrzywa i skrzyp bardzo dobrze działają z takimi piernikowymi smaki. Używamy tę ciepłą wodę jako katalizatory do nasze siemniane, bo lepiej chłania, jak jest troszeczkę leciutkie ciepło. Ale jesteśmy terapeutyczne świry. Bardzo dobre. Zaraz karmię dziecko i on nam powie naprawdę, czy jest dobre. Ja ci dam. Chcesz? Spróbujmy. Test. Czy możemy dać dziecko masę od normalnego ciasteczka? No nie. Czy możemy dać dziecko masę od terapeutyczne bananowe ciasteczka? Tak. Chcesz? Smaczne? To jest najważniejsze, ten drugi. Mama też smakuje. Zjemy. Okej, kochani. To znaczy, że nasza masa jest dobra. Dziecko zjadł. Tak to wygląda. To jest konsystencja, co chcemy. Jadę po dzieci. Mam suche włosy teraz, więc nie szkodzi. Trochę inaczej wygląda, co? To odkurzam. Odkurzam cię. Robię przerwę z kuchni i odkurzam teściowa samochód, bo wiem, że ona będzie się cieszyła,
i że ona jest kochana, że pożyczyła nasz samochód cały tydzień i dzieci się bawią ze mną. Jak wam idzie? Już jadę. Ja jadę prowadzić joga. Zapraszam do moje zajęcia pisarzowice, sobota i środa. Jadę, wracam i robimy ciasteczkę, dobra? Dokończymy to. Dzieci oglądają nasze filmy. Zrobię, co będzie na wierzchu. To sypiemy na nasze ciasteczka. Irek nagrywa, dziękuję. Chodźcie bliżej, bo tak ma powinno wyglądać. Ilja mi pomaga. Bardzo ładnie się idzie. Kciukiem i od siebie. Mistrz jest w kuchni! Nie jest mistrz w kuchni, to jest za gęste. To jest za gęste. I za mało masz tego. Okej. Możesz robić jakiś ładny rysunek. Teraz dajemy nasze wysypka na wierzchu. Mama, będziemy się kąpać? Chyba nie, bo nie ma ciepłej wody. Ja zrobię następne, dzieci. Mama. Ściem. Do... przepraszam. Ściem. Surokonowe i do suszarka. Chodźcie ze mną. Okej. Mamy ciasteczka w suszarce. Excalibur, zamykamy. I macie, kochani, ciasteczka. Okej, kochani. Macie przepis na bananowe ciasteczka. Jeżeli nie macie suszarka, no to pożyczycie od koleżanka. Bo wszystko, co my robimy, takie przekąski, ciasteczka, to zawsze będą w suszarce. Bo to jest moje rzecz. Ja uwielbiam suszyć rzeczy. Therapeutic mama tutaj. Bananowe ciasteczka były dzisiaj. Therapeutic Ina tutaj. Płakała, bo powiedziałam spać. Idziemy teraz. Płaczesz? Nie chcę. No. Chcesz tańczyć ze mną przed spaniem? No dobra, tańczymy sobie. To kochamy was bardzo. Therapeutic mama tutaj. Ina, peace out.